października ubiegłego roku trwa proces 7 młodych ludzi oskarżonych o zabójstwo zduńskowolskiego taksówkarza. Dla córki zamordowanego Włodzimierza Jasnosa to bardzo trudne chwile. Jest przekonana, że oskarżeni zabili jej ojca, żeby nie płacić za kurz. Nie była jednak zaskoczona tym, że Adrian K. i Piotr W. na sali sądowej odwołali swoje wcześniejsze przyznanie się do winy. Wydaje mi się, że no nikt chyba nie przyzna się do czegoś tak strasznego. Nie? Pierwszy moment był, przyznali się, natomiast później no, mają obrońców, więc pewnie to współpraca i być może dlatego. No raczej chyba no, nie wiem, czy ktoś tak świadomie przyzna się do tak strasznej zbrodni, którą popełnili. Dowodem na udział Adriana K. i Piotra W. w zabójstwie zduńskowolskiego taksówkarza ma być film nakręcony podczas eksperymentu sądowego z ich udziałem. Widać na nim, jak obaj mężczyźni pokazują i opisują wydarzenia z grudnia 2009 roku. Piotr W. wskazał, gdzie wraz z dwoma kolegami wsiadł do taksówki Włodzimierza Jasnosa. Potem, co działo się na działce położonej w głębi lasu. Podobnie te tragiczne wydarzenia opisał Adrian K. On również wskazał miejsce, w którym zatłukli Włodzimierza Jasnosa na śmierć. Obrona podważa jednak wiarygodność nagrania. Zwraca uwagę na rozbieżności w protokole spisanym na jego podstawie. My podnosiliśmy od początku procesu, że protokół, mimo że w wersji okrojonej, jest niekompletny, ponieważ nie zawiera na przykład żadnej wzmianki o przerwach w pracy kamery. Na wniosek obrony sąd zdecydował, że na sali sądowej zostanie spisany szczegółowy protokół z filmu. Potem zapis będzie porównywany z wcześniejszym skróconym dokumentem. Na mnie są 200% winni. Myślę, że tutaj policja się nie pomyliła. To jakoś tak, no może nie ma tam tych dowodów, ale słuchając tego od samego początku, jestem na wszystkich sprawach, wydaje mi się, że tutaj nie ma pomyłki. Oskarżonym o zabójstwo młodym mężczyznom grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.